Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś Pan Jezus zmierza wraz z pewnymi uczniami do wsi zwanej Emaus. Tam na początku nie ukazuje im, że to On, tylko wypytuje ich, rozmawia, jest z nimi w trakcie drogi, coraz bliżej ich podprowadza pod głębsze zrozumienie i dopiero w trakcie mszy świętej poznali Chrystusa przy łamaniu chleba i wtedy On zniknął im z oczu. Poznać Chrystusa przy łamaniu chleba i przy wyjaśnianiu Pisma Świętego i wtedy mieć to doświadczenie Boga w trakcie mszy świętej. Czy to było coś bardzo ważnego dla tych uczniów? Poznajemy po słowach, które mówią już po zejściu im z oczu Chrystusa. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i nam Pisma wyjaśniał? Moi drodzy, ten zwrot, czy serce nie pałało w nas, jest pytaniem do mnie, do Ciebie. Czy w Tobie pała serce, chociaż kiedy przystępujesz do sakramentu Eucharystii? To znaczy, czy przeżywasz Eucharystię tak, że jest to moment dla Ciebie tak ważny i tak przyjmujący, że kiedy opuścisz Kościół, ciągle byś tam chciał wracać, chciałbyś, żeby ten moment trwał. Po tym poznajesz Twoje szczęście na Eucharystii, jeśli msza święta się kończy, a Ty wzdychasz, że dlaczego tak szybko? Uczniowie, którzy poznali Chrystusa przy łamaniu chleba, podjęli się działania, by o tym wrócić i powiedzieć, że usłyszeli słowo, wyjaśnienie tego słowa i poznali Chrystusa właśnie w Eucharystii. Czy masz w swoim sercu takie poznanie i pragnienie, by to, co usłyszysz w Kościele, wcielić w życie? By Chrystusa, którego przyjmiesz w Komunii Świętej, by się Nim dzielić swoją doświadczeniem wiary, doświadczeniem Ewangelii, by stać się Chrystusem dla innych, byś później Ty, przesiąknąwszy tą atmosferą Ewangelii i ciała Pańskiego, mógł być, stać się znakiem Chrystusa, by w Tobie Chrystus mógł być widoczny, byś Ty stał się znakiem zmartwychwstałego. Właśnie, mam tutaj pytanie, czy obecność na mszy świętej przemienia Cię, transformuje, czy wpływa na to, jaki jesteś w domu, pracy, w rodzinie? Więc kochani, walczmy o to, żeby Eucharystia dla nas, zwłaszcza księży, też to jest bardzo ważne pytanie i dla Was, kochani, wciąż była tym centrum, tym sercem, gdzie pomimo różnych trudnych doświadczeń będziesz wracał do Chrystusa, rozpoznawał Go i potem pokazywał Go w codziennym życiu innym ludziom. Do zobaczenia. Trzymajcie się. In her